Perfect Picture to nowy program TVN7, w którym gwiazdy polskiego show biznesu pojawią się w nowej roli, mianowicie w roli fotografa. Ich zadaniem będzie zrobienie tego jedynego, idealnego zdjęcia. Dzisiaj znajdujemy się na konferencji prasowej programu, na której porozmawialiśmy z uczestnikami i prowadzącą Patrycją Kazadi. Zobaczcie, co nam zdradzili. Patrycja, powiedz mi tak szczerze, bo nie pierwszy raz Cię widzimy już w roli prowadzącej, wcześniej prowadziłaś You Can Dance. Jakie nowe wyzwania przed Tobą stanęły tym razem? Wiesz co, zupełnie inny format. Nie mieliśmy przede wszystkim odcinków na żywo, których ja się czuję najlepiej, więc na pewno taka zmiana. A dlaczego czujesz się w odcinkach na żywo najlepiej? Bo czuję energię ludzi, wiesz, ja zbieram od ludzi i zupełnie inaczej pracuje się, jeżeli mówisz po prostu do kamery, jesteś sam, albo wiesz, w dziwnej atmosferze, kiedy na przykład ktoś musi odpadać i tak dalej, to jest trudne, a inaczej jest, kiedy jesteś na scenie, ludzie reagują, to mówisz, jej, jesteście tutaj i wszyscy, wiesz, krzyczą, to jest porównywalne do koncertu, nie? Więc lubię taką atmosferę. Natomiast tutaj w tym programie zaskoczyło mnie to, bo myślałam, że będzie tak bardzo spokojnie, to sobie tak płynnie przejdzie, taki, wiesz, leciuteńki powrót, dopiero takie zamoczę nóżkę w telewizji, wiesz, o co chodzi, a ja tu wjeżdżam na plan i mam tak, 8 uczestników, ogromne osobowości, pełne energii, wiesz, trzeba je okiełznać, do tego rządne wygranej, wiesz, ogromnie rywalizowali ze sobą, więc to też non stop się coś działo, pozbierać ich wszystkich do kupy, wiesz, z drugiej strony dać im też wsparcie, bo było dużo stresu, dużo emocji, więc chciałam o nich zawalczyć i też jak oglądając program zobaczycie, że jakby jestem za nimi w 100%, więc to w tym się czułam bardzo dobrze, natomiast energetycznie było cały czas na 100%, na 100%, na 100%. No właśnie wspomniałaś o powrocie do telewizji, no trochę tej przerwy było, nie? Było, słuchaj, nawet nie chcę mówić ile, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba ostatni program był, no nie wiem, minimum z 6 lat temu, który ja prowadziłam, bo oczywiście robiłam inne rzeczy, bo byłam tam w jakichś programach i tak dalej, ale jakby ja jako prowadząca gospodyni, ostatni program to był You Can Dance, więc z 6 lat na pewno minęło. Także długa przerwa. To była naprawdę niesamowita przygoda, ja w ogóle nie myślałam, że to jest takie trudne. Ja myślałam, że to jest proste, że na początku będziemy robić na trybie automat, więc wszystko nam się samo ustawi, a tu nagle okazało się, że ja muszę wiedzieć, co to jest czas naświetlania, co to jest migawka, co to jest ISO, więc naprawdę na pierwszy odcinek taki ogrom wiedzy. Właśnie i zostaliście trochę rzuceni na taką głęboką wodę, bo z tego co słyszałem w innych formatach w Korei i tak dalej, uczestnicy mieli przygotowanie, szkolenie, wy nie. Właśnie też słyszałam, że mieli miesiąc czasu. A my dosłownie dostaliśmy aparaty w pierwszym odcinku, ja naprawdę nawet nie wiedziałam jak go włączyć, po prostu poza tym patrzenie przez obiektyw, przez aparat, przez jakby coś zupełnie czego nie używam na co dzień, jestem przyzwyczajona do widzenia jakby zdjęcia na wyświetlaczu, to było dla mnie już coś zupełnie innego, bo ja nawet nie byłam w stanie ustawić tego kadru, nie wiedziałam jak przez to patrzeć. No, było to trudne, ale naprawdę ekscytujące. W pierwszym odcinku, no już co nieco zobaczyliśmy, tam się działo, były te ekstremalne przygody. Jak się z tym czułaś, z tą adrenaliną, powiedz? No, byłam trochę zestresowana, bo ja nie lubię takich ekstremalnych sportów, rozpędzonych tyrolek, skoków na bungee i jakichś dziwnych tego typu przeżyć, ale dało mi to poczucie takiej siły i sprawczości. Jak już się przełamałam i zrobiłam to byłam naprawdę z siebie dumna. Jest Miś, Łukasz Zagrobelny, wokalista, ale od niedawna też fotograf. Oczywiście, że tak. Jestem fotografem, brałem udział w programie Perfect Picture i nauczyłem się robić zdjęć w stopniu dostatecznym plus. No, w porywach dobrym, może tak. To jest pierwszy program, w którym brałem udział, gdzie moi współuczestnicy doli i niedoli totalnie ze sobą nie rywalizowali. My naprawdę byliśmy ósemką świetnie zgranych przyjaciół, to jest za duże słowo, ale kolegów i koleżanek, którzy sobie bardzo pomagali we wszystkich zadaniach, które były nam zadawane. I to było dla mnie, na początku byłem to, jakby no, to się nie odbywało w innych programach, w którym brałem udział, a tutaj naprawdę była fajna współpraca i to jest naprawdę zaskakujące i bardzo miłe. Będą takie dyscypliny, które były mi naprawdę zupełnie obce, będą rzeczy, które robiłem pierwszy raz w życiu i przy których naprawdę była taka jedna dyscyplina, gdzie autentycznie miałem Pietra.
Naprawdę Łukasz się bał. Ja w ogóle zawsze marzyłam o tym, żeby nauczyć się robić zdjęć. Oczywiście profesjonaliści powiedzą, ha, 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 i tak się nie nauczyłaś, co tam, liżecie tylko te fotografie. Aczkolwiek mi to wystarczy. Jakbym dostała już jakiś tam lepszy aparat, to bym potrafiła te podstawowe parametry sobie ustawić i o to mi chodziło, bo ja ogólnie bardzo lubię fotografię. Trudno było przyswoić tę wiedzę, bo jednak chyba jest raczej szeroka. Wiesz co, na głęboką wodę moim zdaniem zostaliśmy wrzuceni na przykład pierwszym odcinkiem, gdzie musieliśmy złapać samochód w kadrze, samochód, który nam cały czas uciekał, który pędził, albo jak zjeżdżaliśmy na Tyrolce i musieliśmy złapać chłopaka, który gdzieś skacze obok. To była głęboka woda, znaleźć go w kadrze, jakby w tym ruchu, jakby warunki były głęboką wodą, a sam aparat i samo jakby zrobienie zdjęcia niekoniecznie, bo wtedy nie chodziło o jakiś artyzm, sztukę, tylko tak naprawdę złapanie w kadr postaci głównie, no oczywiście fajnie jakby ten kadr był zaplanowany. No jak się odnalazłam? Wiesz co, jestem taka zadaniowa, może nie tak jak Kasia Dziurska, jak się zorientowałam, aha, to tak to będzie wyglądać, to mówię, dobra, tam po prostu skup się na tym, żeby to zrobić, nie wiem, za dużo nie kombinowałam. I zrozumiałam, że tam nie biorą jeńców, po prostu rób swoje, walcz i może coś z tego wyjdzie.